właśnie organizacją europejską. Największą właśnie organizacją studencką w Europie. I my jesteśmy podzieleni, oprócz tego, że jest zarząd międzynarodowy w Brukseli, który opiekuje się całą siecią, normalnie pracuje na pełen etat w Brukseli, przy Komisji Europejskiej. Tak każdy kraj ma swój zarząd narodowy, który ma ileś tam sekcji. W Polsce jest to 38 sekcji, zarząd 5-osobowy, komisja rewizyjna. Jednak największą władzą tak naprawdę w stowarzyszeniu SM Polska są delegaci, czyli każda z tych 38 sekcji ma jednego swojego delegata, który jest głosem tej sekcji, który spośród niej może być też wybierany właśnie zarząd przyszły, czy koordynatorzy ogólnopolscy różnych projektów, które mamy dla studentów, czy właśnie komisja rewizyjna. I spotykamy się 4 razy w roku. 2 spotkania właśnie National Platform. Najważniejsze spotkania, gdzie spotykają się każdy przedstawiciel sekcji, zarząd, koordynatorzy, no prawie 170 osób. Na nim obradujemy, na nim zarząd się sprawozdaje swoje prace, tak żeby delegaci byli poinformowani. Oni głosują nad różnymi zmianami, strategią, planami działania, wybierają nowy zarząd. Jestem jestem od roku i cały ten prawie rok spędziłem w zarządzie na funkcji lokalnego HR-a. Jestem wciąga, każdemu polecam. No i myślę o rozwoju, dołączeniu do pewnych grup ogólnopolskich. Zobaczymy, co w przyszłości. Stało się to ze sprawą naszego zjazdu integrującego w Łodzi. Razem z członkami sekcji ISN LUT, gdzie podjęliśmy właśnie wspólną decyzję, że przydałoby się zorganizować taki zjazd u nas w Lublinie, ponieważ od paru ładnych lat, dokładnie od 2013 roku, nic takiego się nie wydarzyło. I tym sposobem na kolejnym zjeździe National Platform na Mazurach przedstawiłam prezentację i wybrali nas właśnie następnymi organizatorami takiego wydarzenia.